W jezuickim kościele Il Gesù w Rzymie uczczono dziś 400-lecie kanonizacji świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Uroczystość to także centralny punkt obchodów roku ignacjańskiego. Nel corso di questo anno ignaziano. W czasie tego roku ignacjańskiego modliliśmy się i będziemy dalej to czynić o łaskę, abyśmy zobaczyli wszystkie rzeczy odnowione w Chrystusie. Dziś czujemy, że nasze serce jest pełne wdzięczności, ponieważ wspomnienie 400-lecia kanonizacji tak różnych osób, m.in. jak święta Teresa z Awila, święty Izydor Oracz, święty Filip Neri, święty Franciszek Ksawery i święty Ignacy Loyola, umacnia nas w nowej możliwości postrzegania świata i historii i zapewnia nas, że Pan będzie nam nadal towarzyszył. Podkreślał generał jezuitów ojciec Arturo Sosa. Homilię wygłosił ojciec święty Franciszek. Fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, niech święty ojciec Ignacy pomoże nam strzec rozeznania naszego cennego dziedzictwa, skarbu, który jest zawsze aktualny, aby przekazać go Kościołowi i światu. W czasie uroczystej Eucharystii modlono się także w intencji ojca świętego Franciszka, który jutro będzie obchodził 9. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową. Ringraziamo di cuore il Signore. Dziękujemy z serca Panu w Wigilię 9. rocznicy Jego wyboru na stolicę Piotrową i modlimy się o wiele niezbędnych łask w Jego Piotrowej posłudze.